Cześć bajkszołowcy, witam was serdecznie tego szalonego wiosennego dnia. Szalonego, bo dzisiaj jak w definicji, kwiecień, plecień, trochę zimy, trochę lata. Teraz bardziej lato, przed chwilą śnieżyca, więc ogólnie rzecz biorąc pogoda dość szalona. Ale idealna okazja na odcinek jak w tytule, czyli dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, skąd się biorą gravelowcy, czyli kto jeździ na gravelu, czyli opowiem wam trochę, jak to z mojej perspektywy wygląda, co w dużej mierze, moim zdaniem, wpłynęło na fenomen popularności graveli, ale też przy okazji chciałem, żeby ten odcinek był takim odcinkiem interaktywnym, gdzie wy powiecie nieco o tym, skąd wy się w tym świecie szerokiej opony wzięliście. Gdy pada pytanie, skąd biorą się gravelowcy, albo kto zaczyna jeździć na gravelu, no to najprościej można by powiedzieć, że każdy albo biorą się zewsząd, z tym, że nie jest to prawda. Zgodnie z moimi obserwacjami rynku, z moimi rozmowami z wami, widzami, z rozmowami z właścicielami sklepów i sprzedawcami, grupa, która najbardziej interesuje się gravelami, wcale nie jest taka przypadkowa i nie jest wcale tak, że w równych proporcjach są to osoby pochodzące z różnych gałęzi kolarskiego świata. A jak zobaczycie, wcale często to nie są osoby w ogóle z kolarskiego świata, ale o tym na koniec. Natomiast zacznijmy sobie od tej grupy, która wydaje się najbardziej naturalna w gravelowym świecie, czyli kolarze szosowi. I tutaj, słuchajcie, pojawia się problem, ponieważ zgodnie z moimi obserwacjami, kolarz szosowy to nie jest ktoś, kto najczęściej wsiada na gravel, albo który jest specjalnie otwarty, jeżeli chodzi o temat gravelowy, a dzieje się tak z różnych względów, przede wszystkim dlatego, że będąc częścią tej kultury szosowej i znając szosowców i siedząc w tym ładnych parę lat, muszę to sam przyznać, że kolarska grupa jest pewnego rodzaju sektą. Sektą, która jest dość mocno konserwatywna i zamknięta na nowości. Każdą nowość musi naprawdę bardzo mocno przepracować. Takie głupie hamulce tarczowe albo zmianę koloru skarpet trzeba naprawdę mocno przemyśleć, przedyskutować i ugruntować przez 15 lat, żeby to stało się czymś normalnym. Więc kolarstwo szosowe zostaje w dużej mierze kolarstwem szosowym. Wiele osób jeżdżących na szosie od lat, zwłaszcza mastersów na przykład, no niespecjalnie się garnie do nowości i do graveli. Szanuję, każdy ma tutaj swoje prawa, swoje, że tak powiem, preferencje. Natomiast fakt jest faktem, mówimy tutaj dzisiaj wyłącznie o trendach, bez oceniania. I fakt jest faktem, że większość szosowców, których znam, patrzy na świat graveli z dużą dozą niepewności, a wręcz bym powiedział obrzydzenia, bo co to jest za świętokradztwo wkładać do pięknej szosy jakieś szerokie opony, hamulce tarczowe, dziwne kierownice i do tego jeszcze nie golić nogi, jeździć w szerokich gaciach. No, kolarstwo szosowe, świat kolarstwa szosowego to nie jest specjalnie aktywna grupa, jeżeli chodzi o rozwój popularności graveli. Kolejną rowerową grupą, o której warto powiedzieć, jest grupa, nazwijmy to MTB-owców, górali. I tutaj sytuacja jest diametralnie inna, bo zauważyłem, że ten świat jest bardzo otwarty na gravele z różnych względów. Wiele osób wybiera tego typu rower jako świetną treningówkę w okresie jesienno-zimowym. Część osób w ogóle świata MTB przecież zawsze używało w zimie przełajówek albo jakichś takich różnych wariantów na szosową oponę do roweru górskiego. Więc tutaj gravel jest czymś absolutnie akceptowalnym, jest bardziej uniwersalny niż szosa. Pozwala jeździć po ścieżkach, które przecież wielu fanów MTB z bardziej płaskich rejonów Polski zna doskonale i wie, że jest tam w stanie wjechać także bez amortyzatora i na węższej oponie. Zauważyłem też, że wielu endurowców, którzy no normalnie na szosę by nigdy nie popatrzyli, bo to przecież jest beka jak 150 z tych wycieniowanych gości z wyglonymi nóżkami, no to też na gravela wsiada w swoich ciuchach enduro i zaczyna sobie jeździć na przykład z rodzinką i traktuje gravela jako taką alternatywę dla ciężkiego roweru enduro, na którym normalnie gdzieś tam śmiga po swoich trasach, ale taki rower rekreacyjny dla nich to gravel. Na koniec grupa, która moim zdaniem jest najważniejszą grupą dla popularności graveli, dla tej eksplozji popularności graveli. I słuchajcie, ta grupa to są ludzie znikąd, czyli osoby, które po prostu nie miały wcześniej jakichś sportowych doświadczeń z rowerem, z kolarstwem, czy to górskim, czy szosowym, czy jakimkolwiek innym, jeżeli jakiekolwiek inne również istnieje. To są po prostu osoby, które zobaczyły w tych rowerach, może trochę w modzie na nie, rower idealny dla siebie w takim sensie, że szybki jak szosa, a przy tym wszystkim niezobowiązujący do wchodzenia do jakiegoś dziwnego środowiska golącego nogi i kierującego się różnymi przesądami, które tam się gdzieś ugruntowały od 50 lat.
A przede wszystkim te osoby właśnie widzą w gravelu taki idealny rower rekreacyjny dla nich. Bo powiedzmy sobie szczerze, wybitna większość Polski to nie są góry. Dla wybitnej większości z nas jazda na rowerze to nie są jakieś trudne trasy po kamieniach, korzeniach. Tylko szukamy roweru, który pojedzie po asfalcie, po szuterku, po leśnej ścieżce, na wypad z rodziną, a przy tym wszystkim daje nam jakiś taki element sportowej satysfakcji i rywalizacji, bo nie ukrywajmy, że kupując rower, wielu spośród nas też chce uczestniczyć w jakiejś historii, czyli mieć rower, który pozwoli im z kumplami się wybrać na jakąś dłuższą, szybszą wyprawę, gdzie może się z kumplami trochę pościgać, a przy tym wszystkim na tym rowerze przejechać się na wycieczkę z rodzinką. Dobra, może kiedyś było tak, że rower górski po prostu był modny i rower górski właśnie był takim rowerem, ale obecnie jest to gravel. Nie wiem na jak długo, na pewno gravel został i zostanie ważną częścią rowerowego rynku, bo właśnie dla osób, które szukają po prostu roweru do rekreacyjnego, zwłaszcza w takim miejscu jak Polska, gravel jest po prostu rowerem, który pasuje do tego, co wokół nas się dzieje. I nie jest to rower idealny, nie jest to rower dla wszystkich, nie zawsze się będzie sprawdzać, ale dla wielu osób okazał się właśnie po prostu idealnym sposobem na wejście w rowerowy świat w trochę bardziej sportowy sposób, czyli nie wymaga od nas dużego doświadczenia i sportowej rowerowej przeszłości, ale pozwala wejść w taki świat, który jest miksem rekreacji i trochę wyzwania. No i trochę mody, bo jesteśmy gadżeciarzami, też chcemy mieć rower, który nam się podoba, który pozwala nam w jakiś sposób wrzucać do niego kolejne gadżety, bo jesteśmy dużymi dziećmi i tylko zabawki się zmieniają, ich ceny tak naprawdę. Natomiast podejście większości z nas pewnie do śmierci się nie zmienia. No i tutaj oczywiście pewnie padnie pytanie, skąd ja się w tym wszystkim wziąłem? No więc ja jestem tak trochę na rozdrożu, bo początek mojej rowerowej przygody to zdecydowanie kolarstwo górskie spod znaku freeride'u i enduro, bo to było całe moje gimnazjum, całe liceum. Dobrych, myślę, że 10 lat mojego życia to były takie klimaty cięższego kolarstwa, które potem mi się znudziło z różnych względów, opowiadałem wam też o tym na kanale. Potem była szosa, która mnie strasznie mocno wciągnęła, ale właśnie przez fakt, że nie chciałem mieć dwóch rowerów, szukałem czegoś, co mi pozwoliło na tej szosie, którą bardzo polubiłem, zjechać z takich typowych, szosowych, asfaltowych dróg. No i tak właśnie pojawiły się eksperymenty z szerszą oponą, jeszcze w czasach, kiedy no nie dało się kupić gravela jako takiego, można było kupić przełajówkę, więc trochę kombinowałem z mieszaniem części właśnie z szosy, z przełajki. I tak te swoje pierwsze doświadczenia, które potem już przekuwam w jakieś takie bardziej konkretne rowery gdzieś, wykuwałem, gdzieś to wszystko się tworzyło. No i tutaj, moi drodzy, jest pytanie do was na koniec tego odcinka. Powiedzcie mi, skąd wy się wzięliście w tym gravelowym świecie? Albo jeżeli myślicie o gravelu, to skąd wy jesteście? I może inaczej, jak wasza przygoda rowerowa się kształtowała, wpływa na wasz stosunek do takiego roweru, jakim jest gravel? Co wy o tym wszystkim myślicie? Skąd wy się w tym świecie szosy z szerszą oponą wzięliście? Napiszcie w komentarzach i cóż, dzięki za ten odcinek. Takie też czasem będą. Odcinki interaktywne, odcinki do porozmawiania na jakiś temat w komentarzach. Dzięki za uwagę. A dzisiaj te piękne okoliczności postindustrialne, które za mną widzicie, to okolice Nowej Huty, po których często sobie właśnie gravelkiem w brzydszą pogodę jeżdżę. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Hej.